zaledwie kilkunastu godzin trzeba, żeby z Warszawy pociągiem przedostać się do najbogatszego państwa świata – Liechtenstein. To kraj jedyny w swoim rodzaju, to jedyne państwo podwójnie śródlądowe w Europie. Państwo, które nie ma dostępu do morza i nie graniczy z państwami mające dostęp do morza. To kraj, w którym nie ma ligi, tylko Puchar Liechtensteinu, przez co drużyny z Liechtensteinu nie mają prawa grać w Lidze Mistrzów. Ligi Mistrzów nie ma, ale też jest dobrze, bo jest Liga Narodów, a w Lidze Narodów w tym roku Liechtenstein jest faworytem swojej grupy po raz pierwszy w historii. Liechtenstein to jedno z najmniejszych państw świata. W grupie drugiej dywizji D Ligi Narodów jest jednak olbrzymem. Mając 160 km kwadratowych, jest trzykrotnie większy od San Marino i prawie 30 razy większy od Gibraltaru. Pojechaliśmy sprawdzić, jak po raz pierwszy w historii poradzi sobie w roli faworyta. Za moimi plecami Szwajcaria i Ren, rzeka graniczna. Wystarczy zrobić malutki obrót, żeby znaleźć się tuż przy Stadionie Narodowym. Brawo Pascala? No tutaj nie zazdrościłbym temu, kto wybije piłkę poza stadion. Liechtenstein próbował i nic, a Gibraltar zrobił swoje. Kontra, 1-0 i szósta wygrana w historii stała się faktem. Liechtensteinczycy musieli tłumaczyć się kibicom. Atmosfera nieco milsza niż w przypadku rozmów na polskich stadionach. Książę dumny dzisiaj nie będzie, a Liechtenstein po prostu położy się szybko spać. I w sumie gdyby też wygrał, to również by się położył. Dwa lata temu, gdy Liechtensteinowi udało się wygrać 2-0 z Gibraltarem, wszystkie knajpy w państwie były zamknięte. Powód? Bardzo prosty. Niedziela. Mecz skończył się po 22. A o 22. wszystkie bary w niedzielę muszą być zamknięte. Teraz była sobota, była szansa, żeby poświętować. Ale cóż, idziemy spać. Dobranoc. Gdyby kibice Liechtensteinu mieli takie dzwoneczki, doping na Stadionie Narodowym byłby dużo bardziej okazały niż na co dzień. Z takimi górami jak te za mną trudno się dziwić, że jednym ze sportów narodowych Liechtensteinu jest narciarstwo alpejskie. To w nim odnoszono największe sukcesy, 10 medali olimpijskich. Sportem numer jeden jest jednak piłka nożna, w której sukcesów jest trochę mniej. A w zasadzie nie ma ich wcale. Niemniej warto zwrócić uwagę, jak wyglądają boiska treningowe reprezentacji Liechtensteinu. Boiska są, widoki są, tylko wyników nie ma, zwłaszcza w kadrach juniorskich. O tym najlepiej wie Martin Stoklasa. 113-krotny reprezentant kraju debiutu trenerskiego nie zaliczył do udanych. Check the results of your team when you were the coach of under 15. Yeah. So your first game was 0-20 with you, Austria. Thank you. Sorry for that. Good work. Well done. What happened? And what's changed since then? The first mistake was the opponent was too strong. Uh-huh. And in the end, at that age group, if you are 2 years younger, the physical difference is too big. First time as a coach, 20-0, good experience. it was worse for the player, but I think during the years we can manage to have such results because we know where we are and where we come from. And then the last game was 1 versus Azerbaijan, 1-0. Yeah. That's the point. Yeah, so 5-6 years later they can compete with some national teams. Mm-hmm. Kadra juniorska wygrała raz, seniorska 15 razy. A o wyniki trudno, gdy większość piłkarzy w kadrze to amatorzy. Dlaczego tak jest, wyjaśni Peter Jele, legenda kadry Liechtensteinu, kiedyś bramkarz Boavisty Porto, teraz prezes federacji. During your career, you were one of the professionals in the national team.
who earn more money, like professionals or player amateurly who are working somewhere in a bags or in other places? That's a tricky question. It depends on which level you are a professional football player. But it's true, and it's one of our problems in Liechtenstein that we have a very good economic situation. If you want to achieve something in Liechtenstein and you give your best in terms of work hard, then you will have a decent life if you work in a bank or in another type of business, and of course there is not so much pressure for the young players to become professional football players, because they can have also other means to have their living at the end of the day. Jak na mający 160 km2 kraj, Liechtenstein należy do bardzo zróżnicowanych krajobrazowo. Część państwa leży w Dolinie Renu, część na pagórkach, część w górach. Pora przenieść się trochę wyżej. Stęskniliście się za zimą? Nie wiem jak wy, ale ja bardzo. Jesteśmy w Malbun. To jedyny liechtensztański ośrodek narciarski. Tu kończy się droga, zostają tylko góry i trasy narciarskie. To tutaj uczyło się jeździć na nartach pokolenie wielkich liechtensztańskich Alpejczyków. 10 medali olimpijskich, wszystkie Liechtenstein zdobył właśnie w narciarstwie alpejskim. Wyciągi są dla słabych. My idziemy na nogach. I idziemy o tam, 2389 metrów nad poziomem morza. Na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza widok jest trochę inny. Perspektywa taka jak awansu Liechtensteinu w Lidze Narodów. No chyba, że uda się wygrać San Marino. Cytując klasyka, czy to jest ten dzień, czy to jest ta noc? Liechtenstein kontra San Marino. San Marino, które czeka na zwycięstwo już od 16 lat. Liechtenstein, dla którego jest to mecz ostatniej szansy. Nic dziwnego, że całe Sztetle, czyli najbardziej reprezentacyjna ulica Vaduz, stolicy Liechtensteinu, pusta. Za godzinę za moimi plecami rozpocznie się hit hitów Ligi Narodów, Liechtenstein San Marino. Takie mecze nie zdarzają się często, a dzięki Lidze Narodów mają okazję występować. Liechtenstein gra o awans do dywizji C Ligi Narodów San Marino o to, żeby po raz pierwszy od 16 lat wygrać, albo po raz pierwszy od 6 lat remisować. Będzie ciężko. Jak widzicie, jestem przygotowany na zwycięstwo Liechtensteinu, chociaż na San Marino również. No i mieliśmy resultado historico. Tyle, że dla San Marino, które po raz pierwszy w historii nie straciło gola na wyjeździe. Kelnerzy i sprzedawcy postawili się bankierom. Ba, strzelili nawet gola, ale ze spalonego. Od wielkiej radości Tytanów dzieliła chorągiewka. Potem nic nie chciało już wpaść. To się kończy. Włosy roztrzepane na każdą stronę od łapania się za głowę po zmarnowanych sytuacjach San Marino, a nie Liechtensteinu. Liechtenstein słabiutki i tracący szansę w zasadzie na awans do wyższej dywizji Ligi Narodów. San Marino z piątym remisem w historii i remisem, który po raz pierwszy ich nie cieszy. I to świadczy o jednym. W Europie nie ma już słabych zespołów, w Europie nie ma już słabych drużyn. A jeśli waszym zdaniem są, to i tak warto im się przyjrzeć, bo historia pisze się nie tylko na największych stadionach świata.